Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Patapon. W tym odcinku będziemy szukać sekretu, który kryje się na Pataplains. Jak widzicie, między filmami odbyłem kilka podróży na Pataplains, tak aby zbierać sobie trochę pieniędzy i stworzyłem kilka dodatkowych pataponów. A sekretem na Pataplains jest ten totem, który właśnie widzimy. Nie atakuje zwierzaczka po to, aby przez przypadek patapony nie przebiegły obok totemu, co by sprawiło, że on zniknie niestety. Musimy zagrać takie rytmy, jakie są narysowane na totemie. Musimy zagrać 4 razy. Trójkąt, kółko, trójkąt, kółko. Czekamy, aż totem nam się odezwie, czyli zrobi ten swój dziwny dźwięk. I ponownie gramy. I tak 4 razy. Przedmiot, który dostaliśmy, to jest złamany kompas. Właściwie zgięty kompas. Dzięki niemu będziemy mieli dostęp do kolejnej lokacji, która otworzy nam drogę do dalszych podróży. Jak na razie dokończymy polowanie. I muszę przyznać, że to polowanie było naprawdę bardzo owocne. Jest dużo motiti, jak również dużo tych kaczik. Pieniędzy dużo wypada, naprawdę byłem zadowolony z niego, dlatego zostawiłem, miałem zamiar wyciąć, ale wolałem wam pokazać. I jak widzicie, wziąłem ze sobą tateponów, ponieważ jak już mówiłem, tatepony jedynie przeszkadzają w polowaniu. Aby zaatakować, muszą blisko podejść do zwierzyny, a Motiti bardzo szybko ucieka, jeżeli ktokolwiek się zbliży do nich. Jak na razie tak zwana klątwa Let's Play nie dotknęła mnie, a wręcz przeciwnie. Klątwa ta polega na tym, że jeżeli nagrywamy coś, to idzie nam najgorzej, jak to jest tylko możliwe. Nie znajdujemy tego, co chcemy i tata. Jakoś się udało, że trafiłem. I wręcz przeciwnie. Kiedy nagrywam, trafiło się sporo przedmiotów. Jeżeli było słychać sygnał telefonu, ponownie bardzo przepraszam. Muszę nauczyć się wyłączać go. Z łucznikiem, muszę przyznać, zrobiłem pewną gafę, bo chciałem stworzyć łucznika żabę. Czyli materiały trzeciego poziomu razem powinny być. Jednakże zapomniałem, że Hinoki jest poziomu trzeciego. I zrobiłem zbyt wysoki poziom patapona. Ale nie jest tak źle. Może być. Chciałem wybrać żabę, ponieważ ona ma osłabioną odporność na strzały i wydaje mi się, że to jest dobre, jeżeli będzie stała z tyłu. Chociaż jeszcze zastanawiam się nad tym, ponieważ wiadomo, strzały lecą daleko. I nie wiem, w którym miejscu w naszych oddziałach najlepiej pasowałaby jednostka, która jest osłabiona na strzały. Jeżeli macie jakiś pomysł, gdzie mogę, która byłaby najlepsza jednostka? Tatepony, Yumipony czy Yaripony? Kto byłby najlepszy? Komu najmniej przeszkadzałoby to, że jest osłabiony na strzały? Zostawcie komentarz. Tak, a teraz czas na misję, którą właśnie odkryliśmy. Cud zagubionego Donu. Lost Don. Tutaj chyba trochę się zamieszałem. O, tak, dobra. Zaczynamy, spokojnie. Teraz dodamy z powrotem tatepony, które tym razem będą przydatne. I ruszamy. Pata, 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 bom.
po zniszczeniu tego kamienia pojawia nam się kolejny bęben. Don Corleone. Jest to ostatni bęben, mamy już cały zestaw. Jesteśmy już chodzącą orkiestrą. W tej grze jego głównym zadaniem jest, aby tworzyć cuda, ale to zobaczymy za chwilę. A oto jest kolejny boss. Jest to mocniejsza wersja Dodongi, nazywa się Majidonga. Dodatkowo Majidonga ma swój atak, kiedy połyka nam Patapona i niestety nie odzyskujemy go. Tracimy wtedy tego Patapona. W tej walce zauważycie, że właśnie to mi się stało niestety, ale nie przejąłem się, ponieważ był to zwykły Patapon, na którego nie wydałem dużo pieniędzy. Gdyby to był jeden z tych uszatych, wtedy zapewne bym zaczął misję od nowa, ale jest okej. Teraz przypomniało mi się, jak mówiłem o bębnach jako Pokémonach, że mówią tylko Pon Pon lub Don Don. Teraz tak patrząc na Dodongę, mogę powiedzieć, że Majidonga to jest ewolucja Dodongi. Oczywiście, jeżeli pokonamy Majidongę, poprzedni boss nadal jest dostępny, możemy go przechodzić ile chcemy, nie są oni w żaden sposób powiązani ze sobą. O, tutaj było słychać połknięcie. I to znaczyło, że właśnie straciliśmy jednego Patapona. Jest to Tatapon z przedniego naszego oddziału. To, co zebraliśmy od Majidongi, jest to cud deszczu. To, co jest nam właśnie bardzo potrzebne, aby pokonać pustynię. Mam wrażenie, że koniec się już zbliża. Majidonga jest już chyba zmęczony. Patapony triumfują. Piękny unik z ich strony. I to był ostatni atak. Wbił się rogami w ziemię. Ała. I upuścił nam bardzo miły przedmiot, jest to lodowa tarcza. Jeszcze sprawdziłem, ile mam pieniędzy, myślałem, że może uda nam się coś stworzyć, niestety nie. Tak, zostawcie komentarz, subskrybujcie, magiczny żółty guziczek. Na razie!